ciekawe. To znaczy, a propos jeszcze Grotowskiego, ja myślę, że to znowu jest tak, że mówimy o metodzie Grotowskiego i wydaje nam się w ogóle, że termin metoda Grotowskiego może być aplikowalny do dzisiejszego dnia i do dzisiejszego teatru. To znaczy, to jest pojęcie bardzo precyzyjne, metoda Grotowskiego, która rzeczywiście jak gdyby stała się teorią w momencie, kiedy tamten teatr powstał. Ten teatr, ja myślę, tutaj pojęcie metoda jakakolwiek teatralna jest, to nie jest pojęcie, które ten teatr produkuje, a zwłaszcza aktorska, dlatego że my żyjemy w innych czasach niż Grotowski. Grotowski był guru. Ja nie znoszę tej Polski, która jest Polską, która szuka guru, bo zrzuca wtedy odpowiedzialność na jednego wybitnego, prawda? To jest przyzwyczajenie komunizmu, to jest przyzwyczajenie po Rosjanach, którzy w Warszawie byli, prawda, carat i tak dalej. To jest taka mentalność wschodu, gdzie każdy z nas jest zwolniony z odpowiedzialności. I teraz oczywiście ten Grotowski był tym guru, który brał odpowiedzialność za nieodpowiedzialnych swoich aktorów, prawda? I oni sobie tam uprawiali swoje tańce. A dzisiaj się nie uprawia tańców. Dzisiaj nikt nie chce być guru. Jest kilku guru w teatrze, jest kilku guru w polityce. Cały czas gdzieś to tam w naszej świadomości jest. Ja nigdy nie chciałem być żadnym guru i nie chcę zrzucić żadnej odpowiedzialności i mówić, że ja mam jakiegoś guru i nie chcę, żeby oni zrzucali, aktorzy, na mnie odpowiedzialność za cokolwiek, co powstaje. Oczywiście jestem kimś inspirującym, jestem partnerem w rozmowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ten teatr jest raczej odbiciem tego, co dzisiaj się w naszych głowach dzieje, że my coraz częściej chcemy zabierać głos na własny temat i że zabieramy ten głos na własny temat, dlatego że poprzednio to inni mówili w naszym imieniu, prawda? Uwielbialiśmy przemówienie. W ogóle wytworzenie takiej rozmowy, wytworzenie rozmowy jest wciąż trudne w Polsce, dlatego że nie mamy zwyczaju, słuchamy naszych mistrzów, prawda? Bo jest świetna okazja, żeby się czegoś wspaniałego dowiedzieć, a jakbyśmy my nie byli wspaniali, jakbyśmy my nie mieli wspaniałych rzeczy do powiedzenia. No więc w związku z tym wydaje mi się, że to, o co pan pyta najbardziej w tej chwili, wracając do metody, to w momencie, kiedy ja daję taki materiał KRAL i oni to zaczynają czytać, oni zaczynają myśleć o tym, no i teraz oczywiście tutaj już jest cała metoda. To znaczy, ten tekst budzi emocje, prawda? Tak jak u każdego z was historia Rywki i Sławka budzi emocje, tak samo w nich budziłem emocje. I można powiedzieć, że są to nowe emocje w nowym kontekście w Polsce. Wiemy, że od, nie wiem, 20 prawie lat zaczyna się jak gdyby to wszystko wyzwalać, tą materię, prawda? Mówić o tej materii, pławić się w niej, czasami uciekać przed tą materią. W każdym razie sprawa żydostwa w Polsce jest czymś takim, co jest jednym z naszych takich punktów newralgicznych z plot słoneczny, prawda? I tutaj się zaczyna metoda i tutaj się kończy. To znaczy są emocje, są myśli, jest to rozumienie tak jak, nie wiem, starsze pokolenie, co starsze pokolenie myśli, co średnie pokolenie myśli, co dziadkowie myślą, co myślą uczniowie w szkole i tak dalej. Chcę powiedzieć, że oczywiście sztuka jest jakimś produktem końcowym, natomiast nie jest strawą pracy. To znaczy, sztuką się nie można karmić, a to, że w pewnym momencie jedni widzą to, drudzy widzą to,
To jest też przecież jesteśmy nasiąknięci, mamy w sobie jakąś kulturę, nie wiem, wizualną, nie wiem, filmową. Teatr był w jakimś sensie zdefiniowany, prawda, miejscem, takim podziałem na scenę i na widownię. Skoro to jest fabryka, no to już nie ma takiego dużego rozdziewu. Skoro to jest tak szerokie, że i co inaczej, co innego widzi ktoś, kto siedzi po prawej stronie, co innego po lewej stronie, prawda? Jedni jednym towarzyszą, drudzy drugim towarzyszą. Można to z różnych miejsc. To też nie jest zamysł taki, który przyświeca w myśleniu o w pracy samej, prawda? To jest jakiś rezultat końcowy. Może to jest dobrze naładowane wewnętrznie i nagle staje się formalnie ciekawe, prawda? Forma jest tylko ciekawa wtedy, kiedy bierze się z dobrego wnętrza. No to tak jeszcze mówiąc o artyzmie, do którego pan wraca. Ta architektura... Poza tym wydaje mi się, że to też jest jak gdyby wciąż w myśleniu dopuszczenia drugiej strony. To tak samo jak ja nie chcę być guru za moich aktorów, tak samo nie chcę być guru za was. To, co pan nazywa metafizyczną nudą, to jest ładne określenie. Prawdą jest, że są tam momenty, które są, w których wygrać się największą rolę, gdzie ja eliminuję scenę i właściwie staram się wytworzyć coś w was. To znaczy, nie wiem, wytworzyć albo dać wam czas po prostu na was, żeby nie odbywało się to w spokoju, w zaciszu, jak mówi Costello, waszych domów, gdzie jesteście bezpieczni i jakoś mieliście czas sprawić to, co było jakimiś tam rozładowującymi rozmowami w autobusie albo w samochodzie na inne tematy.